dzisiaj potrzebuję energii i postanowiłam zrobić sobie koktajl. I słuchajcie, mango, jarmuż i mleko, i banan. Naprawdę przepysznie smakuje, jest konkretny, ciężki. No i oczywiście to jest taka bomba witaminowa. Mówię Wam już dzień dobry, witam się z Wami serdecznie, zapraszam na kolejnego vlogaska. Dzisiaj będzie trochę jesiennego Londynu, ponieważ mamy w planach nasze ciocie. Przyjechały ciocie od rodziny tam z Krzyśka i mamy po prostu dzisiaj taki plan, żeby oprowadzić, pokazać im Londyn, centrum Londynu. Także dzisiaj jesienny Londyn we vlogu na pewno się pojawi. Hej kochanie, mój mąż robi sobie śniadanko. Tak, ja koktajl, a Krzysztof standardowo kanapeczki. Od kilku dni, słuchajcie, palimy tą świeczkę Kringle Candle. Przepiękny zapach, taki trochę gumy balonowej. A tutaj jest nowość z Janki. Jeszcze jej nie paliłam, także dam Wam znać, jak pachnie. W ogóle Janki Candle Simply Home ma nową szatę graficzną. Jestem ciekawa tego zapachu. Pachnie przepięknie, ale tak jak mówię, jeszcze nie wiem, jak będzie zapach się wydobywał po odpaleniu. Still my taste lingers and all my hair swirls. Now who? Hej kochani, jesteśmy już w drodze i jedziemy sobie do centrum, jesteśmy już w autobusie i zawsze jak dla Was nagrywam, to jest pusty autobus na górze, więc super, a tu jest Krzysztof. Hej Krzysztof! Cześć wszystkim! I Krzysiek ma napój, który stwierdził, że jest niedobry, a myślałam, że go zarekomenduję. Pożyczkowy, niedobry. Pożyczkowy Volvic, czyli taka woda o smaku pożyczkowym. Najlepsza oczywiście, czysta woda i najzdrowsza. Słuchajcie, chciałabym Was zaprosić na Snapchata, ponieważ ostatnio reaktywacja. Cały czas korzystam z Snapchata i znowu stwierdzam, że się od niego uzależniam. Jest też InstaSnap i mam problem, bo nie wiem, gdzie dodawać filmiki, czy na Snapchacie, czy na InstaSnapie, ale jako, że Snapchat ma super filtry, których mój mąż nie cierpi, a ja bardzo lubię. Także wbijajcie na Snapchat, Boogie Silver, jeżeli jeszcze mnie nie śledzicie na Snapie, coraz częściej snapuję, nie spamuję, tylko snapuję. Także zapraszam Was serdecznie, znowu się wkręcam. Że mamy z Krzysztofem już, ktokolwiek do nas nie przyjeżdża, to po prostu już wyrobione miejscówki. I zawsze zaczynamy od tego miejsca, czyli od mostu, bo wyglądają tu naprawdę zdjęcia uroczo. Można zrobić dobre fotki, jest to piękne miejsce, więc zaczynamy od mostu. Potem schodzimy na dół, idziemy do Big Bena, idziemy do Elci, na Trafalgar Square. Także dzisiaj Wam troszeczkę jesiennego, ale jak pięknego Londynu pokażę. Pogoda dopisuje, więc super. Słuchajcie, jesteśmy pod słonko! Świeci! Why do I say your name when I'm with another? Yeah, you're the one to blame. And I try and see my way through like an actor on cue. Keep falling back to you. I've been left in my heart roam, still have yet to find a home. You locked the door and threw away the key. Boże, za każdym razem, kiedy wracam w to miejsce, jestem tak podekscytowana i taka szczęśliwa, słuchajcie, że jeszcze Leo tutaj z nami nie był wózeczkiem, także następnym razem zabieramy Leo, siadamy sobie gdzieś tu na trawkę, patrzcie, wszyscy siedzą na trawie, jest tak przyjemnie, tak fajnie, także London, I love you. Dalej sobie zwiedzamy, chodzimy, pogoda nam się naprawdę, słuchajcie, trafiła świetna, ponieważ wczoraj było zimno i padał deszcz i było strasznie nieprzyjemnie.
A dzisiaj jest fajnie, jest cieplutko, świeci słoneczko, jest bardzo dużo ludzi, dlatego że mamy niedzielę, a wiecie, niedziela to taki dla mnie dzień turysty po prostu. Także idziemy dalej na Trafalgar Square i oczywiście Elżunię odwiedzić, zobaczyć tam Uelci ciekawego. Słuchajcie, Uelci ostatnim razem byłam może z 5 lat temu, bo zawsze jak zabieramy na wycieczki, czy to ktoś do nas przyjeżdża ze znajomych, czy rodzina, to najczęściej jest Big Ben, London Eye, Leicester Square, Trafalgar Square, a do Elci jakoś nigdy nie było okazji po prostu wybrać, dlatego dzisiaj jest misja odwiedzić Elżunię. Może przyjmie nas na herbatkę. Mówiłam wam, że nie byliśmy tu bardzo dawno u Elci, ale teraz mi się przypomniało, że byłam tu ostatnio z Karoliną i z jej przyjaciółką, jak pierwszy raz był u nas w Londynie. Krzysiek też wtedy był z nami i pamiętam, że właśnie szłyśmy tędy i później wybrałyśmy się do Hyde Parku na Winter Wonderland i po prostu takie wspomnienia, było tak zimno, ale tak fajnie. Pamiętam, no nie Krzysztof, piłyśmy wtedy sobie grzane wino na Wonderlandzie. Także tak, ostatni raz to byłam, Boże, ale to też pewnie było z 3-4 lata temu, no bo Karolinę już tyle czasu znam, 4 lata chyba już będzie. No, także to chciałam rzec, a my idziemy przed siebie. Chciałam jeszcze powiedzieć, że musimy koniecznie w tym roku zabrać Leo do Winter Wonderlandu, na Winter Wonderland, bo myślę, że na pewno mu się spodoba. I've waited so long. Need to know what I'm wrong. And if you're never ever gonna sing my song, song, song. Się zmachaliśmy, teraz słuchajcie, czeka nas droga powrotna. Przejdziemy się sobie przez Strand i będziemy się kierować w stronę autobusu. Proszę bardzo, kupił picie i nie chce nosić. I kto musi nosić te niedobre picie? Oczywiście ja. Kochani, my już jesteśmy w domu, ale to był normalnie ciężki dzień. Eskapada pełną parą. Cioteczki posiedziały, jeszcze zjedliśmy obiad, taki późny w sumie obiad o kolację. I wszyscy pojechali, po prostu jesteśmy tacy padnięci. Nie wiem, Krzychu, ile to mogło być kilometrów? Ile my kilometrów dziś zrobiliśmy? Ponad 10 na pewno. Ponad 10, myślisz? Naprawdę przeszliśmy cały Londyn, ale było warto, było fajnie. I fajne są od czasu do czasu takie właśnie wypady. Także w dzisiejszym vlogu to by było na tyle. Mam nadzieję, że miło spędziliście z nami czas. Pozdrawiamy was serdecznie. I w ogóle Leo był taki grzeczny, babcia z dziadkiem się super nim zajmowali. Także złote dziecko. Leo ostatnio chodzi spać, słuchajcie, o 18 i śpi do godziny 6 rano, tak więc po prostu rewelacja. Miłego dnia, miłej nocki, w zależności kiedy oglądacie. Ściskamy serdecznie, my też, wiecie, będziemy się relaksować, włączymy sobie pewnie jakiś film i będziemy odpoczywać. Także trzymajcie się, mua, buziaczki. Pa, pa. Pa, pa, pa. Pa.